27 września wspominamy błogosławioną Erminię Martinez Amigo, mężatkę i męczennicę. Erminia urodziła się 31 lipca 1887 roku w Puzol w prowincji Walencja w Hiszpanii. Pochodziła z zamożnej katolickiej rodziny. W wieku 29 lat w kościele parafialnym, z którym była mocno związana, poślubiła Vincentego Martinez Ferrer. Zostali rodzicami dwóch córek, które zmarły w niemowlęctwie. Jako bogata osoba, przy wsparciu męża, poświęciła się pracy charytatywnej w swojej parafii. Należała do licznych stowarzyszeń religijnych i dobroczynnych. Osobiście odwiedzała i pomagała chorym i ubogim. Szczególnie troszczyła się o młode matki. Często przyjmowała je w swoim domu i pokrywała koszty leczenia. Założyła Towarzystwo Opieki nad Chorymi Ubogimi, któremu oddała cały swój majątek. Była aktywną członkinią Akcji Katolickiej. Na ile pozwalało jej zdrowie, codziennie uczestniczyła w Eucharystii, a gdy nasilała się jej choroba serca, odmawiała modlitwę różańcową w domu. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii razem z mężem została aresztowana i oboje zostali rozstrzelani 27 września 1936 roku na cmentarzu w odległym kilkanaście kilometrów Gillette. Beatyfikowana była w grupie 232 męczenników hiszpańskych 11 marca 2001 roku. W homilii ojciec święty Jan Paweł II powiedział m.in. Ileż tu przykładów chrześcijańskiej pogody ducha i nadziei. Wszyscy nowi błogosławieni i liczni inni anonimowi męczennicy zapłacili krwią za nienawiść do wiary i Kościoła, jaka rozgorzała w okresie prześladowań religijnych i wojny domowej, tej wielkiej tragedii, której zaznała Hiszpania XX wieku. W tamtych straszliwych latach wielu kapłanów, zakonników, zakonnic i osób świeckich zostało zabitych tylko dlatego, że byli czynnymi członkami Kościoła. Nowi błogosławieni, wyniesieni dzisiaj na ołtarze, nie byli zamieszani w walki polityczne ani ideologiczne, nie chcieli w nich uczestniczyć. Zginęli wyłącznie z przyczyn religijnych. Przez uroczyste ogłoszenie ich męczeństwa Kościół pragnie dziś ukazać, że ci mężczyźni i kobiety dzięki pomocy łaski Bożej stali się wzorami męstwa i wytrwałości w wierze. Są oni dla nas przykładem życia zgodnego z wyznawaną prawdą, a zarazem przynoszą zaszczyt szlachetnemu narodowi hiszpańskiemu i Kościołowi. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie błogosławiona Erminia otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,